Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj robimy racuszki lub placuszki z jabłkiem, ale takie nie do końca typowe, bo bez mąki, a zatem niskowęglowodanowe, ale przepyszne. Są też banalnie proste i szybkie do zrobienia. U nas zawsze bez cukru, więc są bardzo uniwersalne i dlatego można je słodzić dodatkami. Na przykład puder, dżemy, powidła, domowa nutella, owoce, lody waniliowe itd. Lub podawać na wytrawnie, na przykład z pastą warzywną czy twarożkiem z rzodkiewką i szczypiorem. Racuszki są miękkie, całkiem puszyste i dzięki dodatkowi jabłka smakują naprawdę wybornie. To jabłko nadaje im nie tylko nuty smakowej, ale też ciekawej konsystencji, więc choć ciasto bazowe można zrobić bez jabłka, to ja zwykle je dodaję. Zainteresowanych zapraszam do filmu, a przepis pisany i składniki znajdziesz jak zawsze na www.skutecznie.tv. A teraz do dzieła, zaczynamy! Jabłko myję, kroję na ćwiartki, usuwam gniazda nasienne, po czym ścieram na tarce o grubych oczkach. To będą racuszki niskowęglowodanowe. Użyję tu mąki kokosowej, która zachowa się w tym cieście całkiem dobrze, a placki będą miały świetną konsystencję i lekką wilgotność właśnie ze względu na dodane jabłko. Już starte można skropić sokiem z cytryny, by nie ściemniało. Ja tego nie robię, bo jabłko i tak zgubi się za chwilę w cieście. Gotowe, odstawiam na bok. Odmierzam teraz 40 g masła klarowanego i roztapiam je. Ma być płynne, ale nie gorące. Masło można podmienić na olej kokosowy, jeśli tak wolicie. Mieszam i odstawiam na bok. Do miski wbijam 4 całe jajka i rozkłócam je, łącząc białka z żółtkiem. Dodaję 1/4 łyżeczki proszku do pieczenia, szczyptę soli, z grubsza mieszam. Następnie wlewam stopione masło lub olej kokosowy, krótko mieszam i dodaję 40 g mąki kokosowej. Starannie mieszam. I to już właściwie jest ciasto bazowe, z którego można robić placuszki, racuszki. Ja dodaję starte jabłko, o którym nieraz tu jeszcze powiem, że wybitnie dobrze pasuje do tego ciasta. Mieszam na gładkie ciasto bez grudek i od razu rozgrzewam patelnię, bo tu już trzeba działać szybko. Mąka kokosowa szybko wchłania płyny, a więc i szybko gęstnieje. Sprawdzam na koniec konsystencję ciasta. Ja doleję tu jeszcze odrobinę wody, tak by ciasto przypominało gęstą śmietanę. Coś takiego. I gotowe, można smażyć. Jeśli smażenie się przedłuża, a ciasto w tym czasie naturalnie zgęstnieje, to wystarczy dodać jeszcze troszkę wody lub mleka, lub śmietanki, wymieszać i kontynuować smażenie. Dobra, na patelni rozgrzewam masło klarowane lub olej kokosowy i zwilżoną w wodzie łyżką nakładam na patelnię małe porcje ciasta, formując placuszki. I smażę je po 2-3 minuty z każdej strony. Ważne, żeby grzanie nie było zbyt duże, bo racuszki szybko się rumienią i mogłyby się przypalić. Jeśli przepis Ci się podoba, wciśnij kciuk w górę, żeby algorytm YouTube'a polecił go większej ilości osób oraz zasubskrybuj kanał, by mieć dostęp do nowych przepisów. Dodaję je co tydzień. Wciśnij dzwoneczek przy przycisku subskrybuj, żeby otrzymać powiadomienie o nowych przepisach. A jeśli już subskrybujesz kanał, serdecznie Ci dziękuję. To bardzo mi pomaga, więc przesyłam uśmiech wdzięczności i z głębi serca przesyłam wielkie dzięki. Gotowe placuszki przewracam na drugą stronę i dosmażam z drugiej. Ładnie zrumienione przekładam na raszkę ruszt, a na patelni smażę kolejną partię racuszków. Ja robię takie niezbyt duże, po 6-7 sztuk na patelnię, więc zwykle uzyskuję 12-14 racuszków. Ale rzecz jasna, ich ilość zależy od wielkości, więc z tej ilości ciasta można zrobić też na przykład 4 większe lub 8 średnich racuchów. I tu już gotowe. Miękkie, lekko pulchne, stabilne, nie rwą się i ładnie trzymają formę. Zobaczcie, tak wyglądają w przekroju i pachną naprawdę obłędnie. Podaję lekko ciepłe z ulubionymi dodatkami. U mnie dziś na słodko, przyprószam je zatem cynamonowym pudrem. Do miseczki wsypuję czubatą łyżeczkę pudru. U mnie zmielony erytrytol, można go też podmienić na to, czego używacie, także cukier, jeśli tak wolicie. Dodaję mielony cynamon, starannie mieszam i słodka posypka gotowa. Z pomocą sitka przypruszam racuszki i można podawać. Słuchajcie, pachnie to naprawdę cudownie, bo racuchy są jeszcze lekko ciepłe, a to podbija zapach cynamonu z posypki i wydobywa delikatnie jeszcze głębszą jabłkową nutę. No coś pięknego. To ja przekładam na talerzyki i podaję. Teraz skosztuję. Pyszne. Lekko słodkie, miękkie i pulchne zarazem, a przy tym jednocześnie takie lekko wilgotne od jabłka. Takie racuszki są niskowęglowodanowe, więc dla wielu osób wskazane, ale smakiem i zapachem cieszą nie tylko tych, którzy zwracają uwagę na dobór składników. U mnie większość rodziny je normalnie, ale i tak wiem, że te racuszki znikną błyskawicznie, bardzo szybko. Są po prostu pyszne. Z uwag praktycznych dodam jeszcze, że ciasto bazowe, takie do podmianek, jest bez jabłek i można do niego dodać na przykład ulubione owoce, wanilię, kawę, kakao, cynamon, cukier, erytrytol, stewie, ksylitol i tak dalej, a w wersji wytrawnej na przykład zioła czy ulubione przyprawy.
U mnie dziś na słodko z cynamonowym pudrem, a inne sprawdzone propozycje dodatków, także wytrawnych, znajdziesz w przypisie pisanym na blogu, link pod filmem, wystarczy tylko kliknąć i patrzysz na przepis. Serdecznie zapraszam. Jeśli chodzi o przechowywanie i podawanie, to ja zwykle podaję je w dniu robienia, ale jeśli jednak zostaną, to przechowuję je w pojemniku z pokrywką w lodówce i potem tylko krótko podgrzewam na patelni lub w tosterze. Mam nadzieję, że przepis się przyda i że zechcesz z niego skorzystać. Dziękuję za uwagę, za doglądanie do końca. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, to właśnie teraz możesz zasubskrybować kanał oraz wcisnąć dzwoneczek i pozostaniemy w kontakcie. Subskrybującym zaś dziękuję za subskrypcję i wsparcie. Przepysznych racuszków niskowęglowodanowych z jabłkiem Wam życzę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i smacznego!